O! Dziękuję serdecznie. Zapłaciłeś. Zapłaciłem. Przejażdżka to... Patrz! Widziałeś? No. Kurde, powiem ci, że uwielbiam klasyczną motoryzację, ale nie wyobrażam sobie dziś jeżdżenia na co dzień samochodem bez nowoczesnej technologii. Nowoczesnej w cudzysłowie oczywiście, bo na przykład ABS jest stary jak świat, ale kurde, pomaga. Należy powiedzieć oczywiście o tym, że ABS tej drogi hamowania nie skraca, ale nawet pozwala kierować pojazdem podczas hamowania. No tak, no bo mieliśmy tutaj ewidentny przykład, zablokowane koła i skręcona kierownica, no i co z tego? Samochód jechał po prostu na wprost. Mając ABS, należy pamiętać o tym, że podczas hamowania nic nie robimy z pedałem hamulca. No i miałeś przykład technologii. No właśnie, czyli hamujemy w zakręcie, naciskamy bardzo mocno i kierujemy pojazdem. Prosta rzecz. Układ ABS w dużym skrócie działa w dość prosty sposób. Jeśli dojdzie do zablokowania któregokolwiek z kół, wtedy właściwy modulator zmniejsza ciśnienie płynu hamulcowego do momentu, aż koło odzyska przyczepność. Proces ten trwa przez cały czas hamowania. ABS działa od momentu uruchomienia silnika aż do jego zgaszenia i przez cały czas jest diagnozowany. Dlatego dla kierowcy jest układem całkowicie bezobsługowym. Ale warto pamiętać, że jakość płynu hamulcowego ma decydujący wpływ na żywotność elementów, a w szczególności pompę ABS-u, która jest bardzo wrażliwa, a zarazem jest najdroższym elementem całego układu hamulcowego.